No i to jest ten efekt naszego spotkania na tym kulary. Nie ma tutaj niestety naszego przyjaciela, który dopiero dojdzie, Tomasza Ciesielskiego, który 25 lat temu mniej więcej po swoim powrocie z kaset z tej wystawy, dokumentach z wystawy obrazy, przyjechał załamany i powiedział o tym, że pan jest maractwa, że nie mogę tego maractwa, bo nie mogę tego podłączyć do domu. Miał 25 lat, proszę bardzo, maractwo podłączone do domu. Czyli to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Ta wystawa jest w jakiś sposób pionierska. Elektryzująca. No, też. Pionierska dlatego, że a być może ja nie znam wszystkiego, co się dzieje na świecie, ale w tym moim oglądzie sztuki rzeczywiście jest to zupełnie nowatorska rzecz, a mówiąca o tym, o czym malarstwo mówiło od samego początku. Czyli malarstwo, sztuka zawsze opowiadała historię. I te obrazy również opowiadają historię. Dla tych, którzy chcą dotrzeć do tych historii, potrzebne jest urządzenie. Tym samym ta wystawa dzieli właściwie publiczność na dwie części. Na tych, którzy oglądają malarstwo i myślą kategoriami sztuki lat 70. i mają swój język, swoje kryteria również z tego okresu, mogą opowiadać o tych obrazach jako abstrakcji geometrycznej, o nurcie, w którym się mieści, czy mieści się z przodu, czy mieści się w środku, czy gdzieś z tyłu lądu się malarstwo Kasi Żelazki, czy może jest zupełnie z innego źródła. No niemniej w tym rozwinieniu abstrakcji geometrycznej można to zadać. Natomiast nie jest to prawdą, ponieważ te obrazy są wyłącznie kluczem. To jest urządzenie, które pozwoli, zamek, który ten klucz pasuje. I dzięki temu możemy obejrzeć prawdziwą część wystawy, czyli to, o czym te obrazy naprawdę mówią. Pod każdym z nich jest podpis. Ten podpis ułatwia wejście Państwu we wszystkie opowieści, we wszystkie historie, ale nie rozwija wszystkiego.